Magda Żakowska, dzień dobry. Po zimnej majówce, także w najbliższych dniach, mało będzie wiosny w pogodzie. Do kraju płynie chłodne i wilgotne powietrze, które sprawi, że w wielu regionach pojawią się zimowe akcenty. W nocy rozpogodzenia jedynie w centrum i na zachodzie. Nad ranem na Mazurach i Suwalszczyźnie możliwe opady śniegu. Nad ranem zimno, od 2 stopni na wybrzeżu i w regionach południowych do ujemnych wartości w pozostałych regionach. Wiać będzie z północnego zachodu słabo i umiarkowanie. Jutro przed południem zachmurzenie umiarkowane i duże. W godzinach porannych i przedpołudniowych na Pomorzu, Podlasiu i Mazurach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach jutro od 5 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 10 na pozostałym obszarze. W regionie wieczorem zanikające opady deszczu. W dalszej części nocy rozpogodzenia, w czasie których temperatura spadać może poniżej zera. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Jutro przed południem szansa na słońce, bo zachmurzenie będzie umiarkowane. Po południu wzrost zachmurzenia i przelotne opady na północy i w centrum. Na termometrach maksymalnie jutro 8-9 stopni. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W środę bez zmian, nadal pochmurno, deszczowo i chłodno. W czwartek po chwilowych przejaśnieniach przelotne opady. Po zimnej nocy w ciągu dnia 13 stopni. W piątek zdecydowana poprawa warunków. Pod koniec tygodnia powróci słoneczna i cieplejsza pogoda. Spoglądając na taką prognozę, jedyne co możemy powiedzieć to byle do piątku. Do zobaczenia.